Witam ponownie Liska, to znowu Jabłonko, a my oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z Stardew Valley. Ktoś najwyraźniej wysłał do nas list. Zobaczmy, kto to. Mamy zabić 10 glutów. Najwyraźniej mamy nowy quest. Cudownie, jeszcze ktoś do nas wysłał list. Ktoś sprzedaje najwyraźniej kapelusze. Mamy przyjść do starego domu. Okej, okay, super. Z błędem odprawiliśmy. Widzicie? Ktoś sprzedaje kapelusze, ale nie umie napisać nawet kapelusz. Przepraszam, kapelusz. Dom poprawnie. Dobra. Co robimy? Musimy podlać nasze pole. Nasze pole musimy podlać. Musimy podlać psa. Bo gościu umrze z odwodnienia. Tego byśmy nie chcieli, co? To jest moja konewka. To jest moja konewka. Proszę bardzo. Podlewamy. Podlewamy. Abyśmy nie zapomnieli o niczym. Musimy też bundle zrobić z podlewaniem. Czemu? Czy ma coś tu zebrać? No. Okej. Podajmy. Prawdopodobnie powinienem to wyciąć. Zresztą obiecywałem sobie, że będę takie rzeczy wycinał, ale nie wiem, czy chcę to wyciąć tak naprawdę. Czemu nam tu się coś świeci? A, okej. No tak. 10 kutów mam zabić. Może dzisiaj pójdziemy do kopalni? Jak się uda? Spróbujmy to zrobić. Nie wiem, jaki miałem plan ostatnim razem, jak kończyłem nagrywanie. Niestety. Powinienem pewnie nagrać więcej odcinków pod rząd. Tylko, że czasu mi zawsze brakuje, to jest najgorsze. Zawsze mi czasu brakuje. Na nagranie więcej. Niestety. Życie jest smutne. Tym względem. Dobra. Szybko. Jest, udało się. Podaliśmy wszystko. Podajemy psa. Idziemy do kopalni ludziska. Więc odłożymy... konewkę, odłożymy wędkę, weźmiemy tylko kilof i miecz. Kilof, miecz i algi. Tam glony, cholera wie co to jest tak naprawdę. Idziemy. Właściwie, ja tu wam pokażę skrót do kopalni, o którym non-stop zapominam, bo jestem genialny. Jest 8.40, a my jesteśmy... no nic nie zrobiliśmy i pewnie jakieś questy są i pewnie ktoś ma urodziny i tego nie sprawdzę. Co mnie trochę boli. Chociaż... naszym planem jest dojść do którego levelu? Do 10 minimum? Nie wiem. 10? No, coś takiego. Więc powinniśmy zdążyć jeszcze coś zrobić dzisiaj oprócz eksploracji kopalni. Bo tu są robaki, których nie mogę wykopać, bo nie mam motyki. Coś za coś, coś za coś. Jesteśmy bardzo blisko również kupienia plecaka, wreszcie. Tutaj jest miś z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem dlaczego ktoś... tutaj pomnik misie z Gwiezdnych Wojen. Postawił. Nie wiem, czczą te misie z Gwiezdnych Wojen? Mieszkańcy Pelican Town? Czy o co chodzi? Czy ich powaliło do reszty? Okej, najwyraźniej tutaj nie ma nic niezwykłego, więc po prostu będziemy rozwalać kamienie, aż znajdziemy zejść na dół. Pasujące. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ludziska. Zdaję sobie z tego sprawę. Gdzie jest zejście na dół, no? Nigdzie nie ma. O, jest! Proszę bardzo. Sukces. Ile mamy energii? Jesteśmy w połowie. Dobrze, że mam te algi. Czemu ja to nazywam algami, kiedy to nie są algi? O, jak widzicie, zostałem uderzony przez gluta. To spowodowało, że zostałem spowolniony. Tutaj był debuff w prawym górnym rogu. Trzeba na to uważać. One zwykle... nie wiem, próbują na ciebie skoczyć, wtedy można zrobić unik, po prostu. Mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Przydałby się nam lepszy miecz. Niestety nie idzie najlepiej. Jak kiedyś grałem sobie sam prywatnie w tą grę, bez nagrywania ani bez streamowania, dosłownie w pierwszy dzień po zdobyciu wędki wyłowiłem z rzeki bardzo, bardzo dobry miecz. Taki, co wystarczy pewnie na 80 godzin gry. Niestety teraz takiego szczęścia nie miałem. Nie pamiętam, jak on się nazywał, niestety. Wybaczcie mi, że wam nie przytoczę jego nazwy. W razie musicie mu uwierzyć na słowo, że był epicki. Epicki był. No ale cóż, najwyraźniej nie dzisiaj. Nie w tym ranie. W Stardew. No, pozwala mi trochę kamieni. Zobaczymy, kiedy... uda nam się... o, znaleźć zejście na dół. I jest zejście na dół. To jest Earth Crystal, który możemy później odłożyć do muzeum. Więc jest pięknie. I czy coś tu jeszcze ciekawego jest? To jest pytanie. Tutaj kamień blokuje drogę, rozwalmy gościa. Jest kwarc i zobaczcie, już nie mam miejsca. Można zwariować z tym.
Naprawdę, potrzebujemy więcej miejsca w ekipunku, bo tak to my do niczego nie dojdziemy. Chyba więcej potrzebuję, dużo więcej po prostu miedzi, żeby zrobić wreszcie piec pierwszy. Co w sumie tak za bardzo się nam nie przyda, licząc wytwarzania sztabek miedzi, bo i tak nie możemy znaleźć żelaza jeszcze. Żelazo chyba dopiero od 40 levelu zaczyna się pojawiać, daleko nam do 40 poziomu kopalni. Wezmę hardwood, to mam nadzieję, że... Nie, to jest zwykłe drewno. Może się też przydać. Pewnie tak go wywalę. Myślałem, że to hardwood mi wypadł, no i właśnie. Teraz będziemy wyrzucać drewno. Pyk. I weźmiemy to ze sobą. Dobra. Więcej glutów. Czy zaliczyło mi questa już? Ile my tych glutów zabiliśmy? 6. Jeszcze trochę. Mordu przed nami. Dobra, padł. Czy jest tu jakiś niesamowity kamień? Nie ma żadnego niesamowitego kamienia, więc rozwalamy wszystko, jak leci. Powiem, że tak, nie zdobywamy żelaza. Żelazo chodzi z tego 40 poziomu może zdobyć. A żelazo będzie nam bardzo potrzebne, więc w sumie jak najszybciej bym chciał dojść do 40 levelu. O mój Boże, ile tutaj zdobędziemy miedzi. Tony. Dobrze. Możemy też ulepszyć kill off przy pomocy miedzi. W ogóle każde narzędzia można ulepszyć przy pomocy miedzi, złota, srebra i prawdopodobnie jeszcze jakichś innych wynalazków, minerałów. Zjedzmy to, żeby odzyskać trochę energii i zjedzmy trochę tego, żeby odzyskać trochę energii. Gdzie się zaplanowaliśmy i trochę rzeczy wzięliśmy. Co prawda to nie za dużo energii nam przywraca, ale zawsze coś. Jesteśmy dopiero na 9 levelu, więc mam nadzieję, że jeszcze zdążymy coś piętro niżej. Zanim będziemy musieli się stąd wynieść. Prawdopodobnie powinienem zrobić jakieś przekąski, zanim się tutaj wybrałem, no ale oczywiście nie pomyślałem o tym. Typowy ja. Typowy ja! 3 sztuki. Ile już tego zebraliśmy? 17. Okej, okay, będziemy mogli zrobić piec dzisiaj. Co jest dobrą wiadomością. Ja chcę rozwalić tego jak najwięcej. Przy okazji liczę, że znajdziemy zejść na dół. Co się nie dzieje niestety. Jak na złość. Okej, załatwmy tego skubańca. Zanim on nas załatwi. Albo on, albo my. No, krytyk wpadł. Więc tak, oczywiście to są krytyki w tej grze, co jest dziwne. Jest bardzo dużo broni różnego rodzaju, chyba o tym już wspominałem. Na razie jesteśmy z podstawową bronią. Możemy zajrzeć do gildii poszukiwaczy przygód, ale nie pamiętam, kiedy ona się odblokowuje. Wydaje mi się, że trzeba do 40 piętra dojść. Cholera wie, tak naprawdę. I tam można kupić lepszą broń. Jesteśmy spowolnieni. Na szczęście na tych levelach przeciwnicy nie są na tyle groźni, żeby się tym przejmować tak naprawdę. O, zrobiliśmy questa. Co jest dobrą wiadomością. A może już jest odblokowana ta gildia poszukiwaczy przygód? Prawdopodobnie już jest odblokowana. No nic, zobaczymy. Ja bym chciał zejść na dół znaleźć grą. Gra mi nie chce dać zejść na dół. Tu jest nowy rodzaj przeciwnika. Ła, którym całkiem mocno biłem. To mi przypomina pewnego Pokemona. Co tu się działo, to jest jakiś kret. Cholera wie. Czy możemy znaleźć zejść na dół, gro? Bardzo bym to docenił. Nie wygląda na to, żeby gra chciała współpracować. A nam się kończy energia, mam 29 punktów energii. Robi się gorąco. O, jest! Super, dobra. I... tu jest nagroda dla nas. Skórzane buty najwyraźniej dostaliśmy. Okej, czy ja mogę je ubrać? Pięknie, mogę. Co one nam dają? Jeden plus... plus jeden do obrony i plus jeden do nieczułości na ataki. Co jest świetną wiadomością. Wyjdziemy na zewnątrz. I odwiedzimy gildię poszukiwaczy przygód być może? Zobaczymy, czy się uda. Oh yeah! Zaraz. Czy dostałem prezent? Nie dostałem. Tutaj mamy inne challenge tak zwane. Jak widzicie, jest tego w cholerę. To jest facet na bojaku. Come back when you got something to show me, kid. Dobra, gil, spierdzielaj. O, zobaczcie, tam jest książka. No nie mogę podnieść. Coś tu jest w ogóle? Okej, było rozczarowujące. W każdym razie tak, tutaj możemy kupować sprzęt. Możemy też sprzedawać sprzęt.
i tak dalej. Jak widzicie, ceny są dosyć zaprowe dla nas w tym momencie. Chociaż ten miecz jest dużo lepszy od tego, którego my mamy. 2,5. O, dobra, może nie jest aż tak dużo lepszy. 3,7. Za razie nic nie kupię. Proszę, stąd wyjdę. Idziemy. Pójdziemy do. Zastanawiam się. Do muzeum chyba pójdę. Oddam kilka rzeczy. Może jakąś nagrodę zdobędziemy. A później spróbujemy zrobić sobie piec. I właściwie chyba będziemy mogli zakończyć dzień. Również musimy wreszcie zacząć zwracać uwagę na bandle, jeżeli chcemy coś osiągnąć w tej grze i zacząć je wykonywać. Dobra, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Może jeszcze do kowala zajrzę. Byłoby całkiem okej. Byliśmy do kowala. Zajrzy. O, tylko że już za późno. Już 6:40. Dzień minął bardzo szybko. Zobaczmy, jakie są questy w takim razie. Zobaczmy, czy ktoś nie ma urodzin przypadkiem. A, urodziny dopiero ktoś ma jutro i... Daffodil? Co to jest Daffodil? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba się to zebrałem, więc możemy dać Linusowi prezent. No, właśnie wykonać questa Linusa. Zróbmy to. Linus, gdzie ty jesteś? Widziałem cię przed chwilą na górze. Linus, czy ja z tym gościem gadałem kiedykolwiek? Możliwe, że nie. Linus pewnie siedzi w namiocie, zobaczmy. Albo grzebie w koszu na śmieci. Cholera wie, co skubanie zrobi. Czy ja w końcu skorzystałem ze skrótu, czy nigdy wam tego skrótu nie pokazałem? Okej, Linus patrzy na to. Jej! I dostaliśmy bodajże 90 zł. Okej, świetnie. Skąd Linus masz kasę, skoro mieszkasz na mieście i sobie bezdomnym ogólnie? Nie mam zielonego pojęcia, ale dziękuję ci. Za zapłatę. W razie tu jest skrót. Chyba go wam pokazywałem jednak. Spróbujmy zrobić jeszcze piec. I... Tak, pójdziemy spać. To wystarczy na dzisiaj. Co byśmy jutro zrobili? Nie mam zielonego pojęcia. Tu jak widać jest szklarnia, o której chyba już mówiłem 3 razy, więc powiem mi 4. Którą się... No, którą można zrenerować... No, naprawić. O, użyj mi prostszego słowa. Po wykonaniu bandli odpowiednich. Odłóżmy rzeczy, których nie potrzebujemy na razie. Weźmy to. To jest chyba nam potrzebne. Czy ja mam drewna wystarczająco dużo? Czy ja całe drewno wywaliłem? Co jest nam potrzebne do zrobienia? Nie, okej, okay, możemy zrobić. Piec, postawmy go na razie tu. Świetnie. Czy dostanę jakiś prezent? O, okej, okay, mamy teraz przepalić miedź. Okej, okay, więc przepalamy miedź. Odłóżmy... Może, dobra, już wiem, co zrobimy. Następnego dnia, czyli jutro, przejdziemy się do muzeum i oddamy to i to do niego. Razem z tym, czyli 3 rzeczy do muzeum oddamy. To powinno być całkiem niezłym pomysłem. Weźmiemy konewkę i przygotujemy się na jutro. Gdzie jest konewka? Tu jest konewka. Również moglibyśmy oddać trochę rzeczy do Community Center, bo na pewno Catfish jest potrzebny, pewnie Brimchap też. Jest kilka rzeczy tutaj moglibyśmy oddać. Dobra, idziemy spać. Okej. Okay. Dostaliśmy level w miningu. I deszcz pada. Holy shit! Nie musimy podlewać nic. No dobrze. Dobra, odłóżmy na razie naszą sztabkę miedzi do środka. Piec jest podlany w takim razie, więc to też możemy odłożyć. Co byśmy chcieli w takim razie zrobić? W takim razie odwiedzimy kowala. I otworzymy sobie to. Być może rzeczywiście pójdziemy do Community Center. Też będziemy musieli prezent komuś dać, bo wiem, że dzisiaj ktoś ma urodziny. Okej, okay, zobaczymy, czy coś z tego mogę odłożyć do Community Center. Abyśmy mogli. Również mogę to zebrać ze sobą, żeby to sprzedać po prostu w sklepie. Więc to zróbmy. Do autobusu dopiero będę mógł wejść też po wykonaniu bandy odpowiednich. Więc na razie tam nie ma sensu nawet zaglądać. Zobaczmy, kto ma urodziny. Chyba Vincent ma urodziny. Jestem pewien. Tak, Vincent. Zobaczmy, co Vincent lubi.
Okej. Okazuje się, że Vincent lubi akurat ten kwiatek, który nie mam pojęcia, czym jest tak naprawdę. Więc się dobrze składa, bo go mamy. Dobra, teraz tylko pytanie jest, gdzie jest Vincent? Pada deszcz, więc on pewnie robi cokolwiek, tylko nie wychodzi na zewnątrz. Wydaje mi się, że on mieszka tutaj. Zajrzyjmy do środka. Nie tutaj ewidentnie. Może tutaj mieszka. Vincent? What? Wszystko jest pozamykane. Niech to, kurczę, szlachter robi. Dobra, to pójdźmy do Kowala. Kowal, mam nadzieję, że będzie otworzony. Już o 7.40 powinien być otworzony. Ludzie w tym mieście mają bardzo taki luźny stosunek do pracy, muszę wam powiedzieć. Bardzo luźny. Otwierają późno sklepy i zamykają je wcześniej. Jest zamknięte. Od 9 dopiero. Mam godzinę zabicia. Nie mam wędki przy sobie. Cudownie. Możemy odwiedzić plażę. Zobaczyć, czy czegoś tam się nam nie uda. Właściwie nie. Odwiedźmy community center w takim razie. Prawdopodobnie powinienem to zrobić na samym początku. Przy okazji szukajmy Vincenta, bo gdzieś skubaniec powinien się szlajać. Dobra, wie gdzie? Jestem też ciekawy, gdzie oni się uczą. Chyba Penny uczy wszystkie dzieci w tym mieście. Za dużo tych dzieciaków jest, więc u mnie to nie jest taki problem. Okej, wejdźmy do środka i zobaczmy, czy możemy do bundla odłożyć jakieś rzeczy. Tak, możemy na pewno to odłożyć, świetnie. Shad? Czy mamy coś takiego jak shad? Mamy chub. Sunfish, catfish, shad. Jestem pewien, że tyle razy złowiłem te ryby. Tyle razy je wyrzuciłem. Jest tylko catfish. Najwyraźniej. Był potrzebny do banda w tym momencie. Niech to krew. No nie. To jest straszne. No dobra, to nic. Resztę sprzedamy. Jest 9. Więc odwiedźmy sklep. Może Vincent gdzieś się będzie się kręcił. Wow, zamknięte. O mój Boże, naprawdę? Zwariować można. Można zwariować. Vincent, gdzie ty się szlajasz, brachu? Idziemy do muzeum. Idziemy do muzeum, ludziska. To jest mój plan. To jest mój plan. Włożymy... O, dwa przedmioty, trzy przedmioty do muzeum. To jest całkiem niezłym wynikiem jak dla nas. Tak. To, mam nową nagrodę, to i najwyraźniej kwarc już odkładałem kiedyś. O. Jaką nagrodę dostałem? Okej, to się bardzo przyda. Akurat to jest nam potrzebne do bundla również. Kalafior chyba. Coś jest. Więc dobra wiadomość. I zobaczmy, co się stanie, co wypadnie nam z tego. Glina, bardzo dobrze. Miedź, okej. Czapka. Chyba krasnoluda. I więcej miedź. Okej. Może być. Odłóżmy tą czapkę krasnoluda do muzeum od razu. Świetnie. Czapko krasnoluda? Zostajesz przeznaczony do muzeum. Przeznaczona do muzeum. Okej, świetnie. Co teraz? Co teraz możemy zrobić? Szukamy Vincenta najwyraźniej. Jest 10.20 dopiero. Więc nie wiem, co my jeszcze tego dnia będziemy mogli porobić. Vincent, gdzie ty kuźwa jesteś? Ha? Vincencie drogi? Zobaczmy tutaj, może tu przebywa. Czy to jest Vincent? Nie, tutaj nie ma Vincenta. Czy tutaj będzie Vincent? Tutaj mieszka Vincent na pewno. Albo i nie. Nie, mieszka tutaj. I właśnie idzie w naszym kierunku. Co za cudowny zbieg okoliczności. Vincent, mam na ciebie prezent urodzinowy, bro. Okej. Był najwyraźniej szczęśliwy. Więc to nie wiem, no chyba wygląda na to, że jesteśmy skazani na łowienie ryb, bo więcej do roboty nie mamy. Możemy pójść do kopalni również. 10. Moglibyśmy odłożyć trochę rzeczy. Pójść do kopalni, mamy dużo energii. Myślę, że wyrobilibyśmy się czasowo.
Więc jest to opcja dla nas. W miarę rozsądna. Chyba to zrobimy, bo im wcześniej dojdziemy do poziomu, w których będziemy mogli zdobyć żelazo, tym lepiej. To wszystko jest... tu mamy do zebrania część rzeczy. Okej. Interesujące. Na pewno to chcę odłożyć. To i to na razie odłożę, bo cholera wie, może będzie się przydało. Może się to przydać do questu. To odłożymy, to zostawimy na później i mamy dużo rzeczy do zebrania. To są ziemniaki. Jednego ziemniaka chyba mógłbym odłożyć do bundla. Wydaje mi się. Cholera, teraz... już następnego dnia na pewno nas będzie stać już na plecak lepszy, więc to jest dobra wiadomość. Wsadźmy trochę kalafioru. Okej. Czy ja mam wystarczająco nasionek, żeby coś tutaj posadzić jeszcze? Dwa nasionka takie. Jedno nasionko takie. I... trochę takich nasionek. Oje. Dobra. Dobrze się składa. Mogło być gorzej. Okej. Odłóżmy to. Właściwie weźmy kilof ze sobą. Odłóżmy to na razie. I właśnie wyrzuciłem kilof. Derp. Idziemy. Wykupali. Jestem ciekaw, czy ja odłożyłem do bundla ziemniaki? Nie, nie odłożyłem nigdy ziemniaków do bundla. Musimy poszerzyć naszą uprawę o resztę rzeczy do bundla. Wezmę jednego ziemniaka i odłożę go do bundla. To jest plan. To jest mój plan. Genialny plan. Nieskazitelny. Bez żadnych wady. Oprócz takich, że jest kompletna strata czasu. Bo pewnie powinienem wszystko na raz odkładać. Ale trudno. I tak jest po drodze, powiedzmy. Nam, więc... możemy to zrobić. Jest 1:30. Za daleko my w tej kopalni nie zejdziemy. Nawet nie wiem, czy 5 metrów w dół uda się nam zejść. Ale bądźmy dobrej myśli. Pamiętam, co tutaj się odkładało. Też musimy wreszcie jakąś hodowlę. Ups, nie tutaj na pewno. Też musimy jakąś dobrą, wreszcie nową hodowlę zwierząt zacząć tutaj uprawiać. Więc kalafior mamy posadzony. Potrzebujemy fasolki i czegoś jeszcze. Ale to załatwimy być może jutro, jak sprzedamy wszystkie ziemniaki. Kupimy plecak i z reszty pieniędzy zakupimy jakieś nasiona, które posadzimy. Czyli będziemy musieli pewnie zwiększyć naszą uprawę. To podniesiemy. To nam przywróci na pewno energii trochę, nawet bardzo dużo. O, żaby tutaj mieszkają. Wcześniej żab nie widziałem. Tam jest jeszcze jedna dodatkowa taka rzecz. Ale trudno. To może podniosę po drodze, jak będziemy wracać? Sam nie wiem. Na 10 piętro w dół i lecimy. Lecimy. Warto jak mówię. Okej, że na tym levelu zaczynamy mieć problemy z zabijaniem. Taka jest sprawda, więc chyba będziemy musieli pomyśleć nad upgrade'em do broni. Oho. To jest coś, czego nienawidzę. Będą nas atakować masowe ilości przeciwników zaraz latających. Mi się wydaje. Tak. Dokładnie tak jest. To są porąbane stwory. No, powinniśmy dać mi radę mimo to. No, nie zadają nam specjalnie dużo obrażeń na szczęście, więc może tragedii nie ma, ale niestety jest ich bardzo dużo. Bardzo, 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 bardzo dużo. I tracimy czas na to, który moglibyśmy wykorzystać na eksplorację kopalni. Właściwie to chętnie bym się stąd wyniósł, bo jeszcze zginiemy. Jak widzicie, dosyć dużo punktów obrażeń już mam. Holy shit! Będzie tragicznie. Dobra, załatwiliśmy ich i masowany atak się skończył. Teraz szukaj mnie, zejść na dół. O mój Boże, jeszcze jeden? Chryste! Chryste! O, naprawdę, odżyłeś mnie. Która jest? Jest piąta wieczór.
A my jedno piętro tylko zeksplorowaliśmy, więc idzie doskonale. Idzie doskonale, prawda. Spróbujmy szybko się przekopać na dół. Mogę tak do północy mniej więcej tutaj siedzieć, bo wydaje mi się, że w 2 godziny spokojnie wrócimy na farmę, ale i tak, liczyłem na więcej. Liczyłem na więcej. Na szczęście mamy całkiem dużo rzeczy stąd wynieśliśmy. Będziemy mogli zrobić dużo przynęt w przyszłości. Musimy tylko wędkę lepszą kupić, żeby móc przynęt montować, więc nie jest tak źle. Zawsze coś z tego wyniesiemy. Ale oczywiście mogliśmy więcej wynieść, więc... A kurde, ładny drop. Ametyst. To jest dobry prezent dla Abigail. Ja wiem, jak Abigail przekapać na swoją stronę w bardzo łatwy sposób, ale chcę spróbować czegoś innego, więc będziemy próbowali Penny przekapać na swój naszą stronę, aby została naszą żoną, tylko że cholera. Nie jestem pewien, co Penny lubi. Również tutaj zdobędziemy bardzo dużo węgla, co mnie cieszy. Jest zaraz zejście niżej. O! Okay, zbierzmy węgiel cały. Znalazłem tego gluta. Okej. Okay. 150, więcej miedzi. Jeszcze więcej miedzi. Nie wiem, czy miedź jest nam aż tak potrzebna. Nie do końca. Niestety. Ale. Na pewno nie w takich ilościach. Naprawdę wolałbym żelaza. Chcę zdobywać. Oj, tak. Chyba mamy quest na zabicie tych. Kracików. Też nie jestem pewien, jaki problem. Mam dużo energii jeszcze. O, nie mogę tego podnieść. Co ja mogę wywalić? Kamień. Nie chcę kamienia wywalać. O mój Boże. Siebie nic z tego nie chcę. To wywalę. Okej. Okay. Teraz załatwmy tego robala. I spróbujmy to zebrać. Więcej miedzi. Załatwmy więcej glutów. Okej. Okay. Jeszcze jeden glut, jest 8 wieczór. Dosyć dużo życia straciłem. Połowę życia straciłem. Podczas tego, co my to robiliśmy. Jesteśmy na 13 piętrze. Może, jeżeli troszeczkę szczęścia będziemy mieli, patrzymy na piętro 15. Cholera wie. Krety chyba odpuszczę walkę z kretami. Dawaj, Bob. Zabiję go. Jesteśmy w dół. Okej. Które to jest piętro? 14. Ja pierdzielę, to jest niezły lód, naprawdę niezły. Earth Crystal jest przydatną rzeczą na prezenty. Dużo osób je lubi. Więc też będziemy je gromadzić. Musimy zrobić osobną skrzynkę na kamienie. Dobra, co ja mogę, kurczę, wywalić? Co mi przy... Dobra, zjedzmy to, trudno się mówi. Pozbierajmy te rzeczy. Okej. Okay. Czekajmy zejść na dół. Ametyst kolejny? Wow! Ametysty są naprawdę pospolitą... Pospolitym zdaniem... Wow, wow, wow! Off mordę, to jest boss! Chcę stąd uciekać. Chryste, prawie zginąłem. Holy shit! Wiecie co? Ja nie wiem, czy... Chcę ryzykować. Mówiąc szczerze, nie. Prawie zginąłem, dosłownie. Okej. Okay. Spróbujmy się dostać piętro niżej. Nie wiem, czy ja przypadkiem tego bossa nie muszę pokonać, żeby zejść piętro niżej. Może tak być. Nie pamiętam. No, nie, nieważne. Dobra, i to nam zapisało. Wyjdźmy stąd. Wow. Wow. Naprawdę, niewiele brakowało i byśmy kopnęli w kalendarz. Dosłownie. Wróćmy się na naszą farmę. Okej. Okay. Naprawdę niewiele brakowało. Dobra, zrobimy jeszcze jedną rzecz. To bym chciał podnieść. Zjedzmy to, wiem. Marnotrawstwo kompletne, ale wolę to. To jest dużo bardziej przydatne. Dużo więcej energii przywraca. W każdym razie tak. Sprzedamy ziemniaki, które zdobyliśmy.
bo już jednego ziemniaka odłożyliśmy na miejsce. Resztę zmagazynujemy rzeczy. Okej. Sprzedajmy ziemniaki i chyba pójdziemy spać. Tym samym kończąc... nie jedz ziemniaków, tylko je wyrzuć, tak. Okej. Tym samym kończąc dzisiejszy odcinek, ludziska. Otarliśmy się o śmierć, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do usłyszenia następnym razem. Tak jak mówiłem, będziemy mogli robić spryskiwacze. Świetnie, tylko że nie mamy żelaza. Tak jak mówiłem, będę się starał jak najczęściej wrzucać Stardew dla was. Moim celem jest codziennie. Czasami się to nie udaje, bo niestety czasu mi brakuje. Ale dam ci wszystko, żeby były jak najczęściej te odcinki. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.